stopniu zesłania Ducha Świętego wołamy: niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Duch, tchnienie, poruszenie, wiatr, ogień to są takie znaki, które mówią o Bożym Duchu. To są takie znaki, taka rzeczywistość, która jest strasznie dynamiczna. Mnóstwo się dzieje. Duch ciągle żyje, ciągle działa. Jest kimś, kogo się nie da zatrzymać. Często mówimy, często słyszymy, nie wiadomo skąd przychodzi i dokąd podąża. Akt stwórczy nie był jednorazowy. Dzieje się ciągle i bez przerwy. Ale to Duch jest tym, który inicjuje. Duch jest tym, który ożywia. I tak jak moje ciało, tak jak wszystko, co jest w przyrodzie, potrzebuje ciągle zasilania, żeby żyć, żeby się odnawiać, tak mój duch potrzebuje Bożego Ducha, żeby codziennie od nowa żyć, codziennie od nowa chwalić Boga, codziennie od nowa być blisko.